Cześć. Słuchajcie, witam was w kolejnym vlogu. Vlogu, nie vlogu, w sumie filmie. Zrobili mi zdalne nauczanie, bo mam kwarantannę. O Jezus. I z tego powodu nudzi mi się w domu, więc nagrywam. Zaraz muszę wstać, muszę ogarnąć twarz, muszę ogarnąć to... i zrobić kawę. She's crying! Nie no, tak serio to wiecie. Łezka mi rano poleciała. Bożesz! Dobra, o Boże, co ja mam na głowie? A ja mam porządek w szafie. Dobra. Och. Dobra, moi drodzy, piję sobie kawkę i muszę się ogarnąć troszeczkę, bo mam korepetycję na 12, a muszę się jeszcze nauczyć na tę korepetycję, bo nie umiem za dużo i ogarnę się. Powiem wam tak, jest sobota, więc u mnie w domu są wszyscy, więc jest hałas. I muszę poczekać, aż wszyscy sobie wyjdą z kuchni i wtedy dopiero się tam przeniosę i zrobię sobie coś do jedzenia, bo... jestem trochę głodna. Codziennie na śniadanie jem dokładnie to samo, czyli kanapki z awokado. Używam tak gdzieś połowę i połowę drugiej połowy. Boże, jakie to awokado było piękne. Nakrawam, rozsmarowuję na grzanki, do tego sypię chili i daję trochę pomidorków. I voilà, śniadanko is served. Nie będę wam pokazywać, jak za każdym razem będę piła wodę, ale w ciągu dnia wypijam tak od 2 do 3 litrów. Zrobiłam sobie kawę kolejną. Pretty cool. Zabrałam się za powtórkę do korepetycji. Jeśli moja pani to ogląda, to nie jest tak, że ja powtarzam pół godziny przed korepetycjami. Ja się uczyłam wcześniej. Teraz tylko powtarzam tak trochę. Dobra, idę się uczyć. Potem wrócę. Pocieszenie. Tak, bardzo ładnie. Dobra, czyli dzisiaj zaczniemy sobie... Jestem w łóżku i będę sobie coś oglądać. I jem kruki. Pozdrawiam! Trochę mi się kimnęło. I teraz jak wstałam, to jestem głodna. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja mam tak zawsze, że jak idę spać i wstaję, to jestem głodna. W ogóle wiecie, na czym leży mój aparat, żeby był pod dobrym kątem? Pokażę wam. Leży na chrupku. Czy to było obrzydliwe? Nie wiem. Pewnie trochę. Ale mam to gdzieś. Wstaję i wiecie co zrobię? Pościelę łóżko. Bo jeżeli nie pościelę tego łóżka, to zaraz znowu do niego wrócę. Ale tu jest zimno. Pościeliłam. Jestem z siebie dumna. To idę sobie coś zrobić do szamy. Do szamy. I wrócę, bo nie będę szła tam z aparatem, bo jest cała moja rodzina w pokoju dużym. A ja się wstydzę przed nimi nagrywać. Dobra, jestem back z jedzonkiem, bo generalnie to, jeżeli bym coś gotowała fancy, to bym wam to nagrała i w ogóle, ale że po prostu wrzuciłam wszystko do miski, to stwierdziłam, że nie będę tego nagrywać i zrobiłam sobie wegański jogurt z odżywką białkową i owocami. Mam tu jagody, banana, jabłko i malinę. Wiecie, simple snack. Siemandero, moi drodzy. Zrobiła się godzina 17 i zrobiłam się głodna, więc zrobiłam sobie takiego bowla szpinak, bo ja nie przepadam za sałatą. Zamiast sałaty zawsze daję szpinak albo roszponkę. I do tego zrobiłam sobie sos z hummusu, tahini, cytryny, sosu sojowego
mleka roślinnego. Jest pyszna. A, to jest jeszcze cukinia z patelni. I sobie to zjem. I potem sobie zrobię jakiś trening. Może. Zobaczę. Zobaczę, czy mi się będzie chciało. Sos do sałaty robi całą grę. Jeżeli nie lubicie sałat, to zróbcie dobry sos. A obiecuję, że polubicie jej sałaty. Serio. Pycha. Kocham brokuły w ogóle. Zajebiste. Niam. Wiecie co? Nie chce mi się robić treningu. Mam w dupie ten trening. I to jest okej. Może wam się nie chcieć robić treningu i to jest normalne. I ja go nie zrobię. Się buntuję. Buntuję się. Mamy zimę. Potrzebuję mieć tłuszcz, który mnie ogrzeje. I siema. Ja nie chcę robić treningu i nikt mnie nie zmusi. Mamy sobotę. Ja odpoczywam. I ja będę oglądać teraz... Nie wiem co. Może poczytam książkę. Ostatnio w ogóle bardzo dużo czytam książek. Naprawdę. I w szczególności czytam takie książki rozwijające, jakieś takie, wiecie, motywacyjne. Nie jestem za bardzo zwolennikiem wierzenia w jakieś takie książki coachingowe i w ogóle. Ale ostatnio zaczęłam czytać na przykład Subtelnie mówię fuck i bardzo polecam. Już skończyłam tą książkę. Jest ekstra, naprawdę. Zmieniła sposób mojego myślenia w wielu różnych kwestiach. Z wieloma kwestiami się też oczywiście nie zgadzam i to jest normalne, bo musimy mieć też swój rozum i jakby stosować się do jakichś swoich wartości. Ta książka bardzo dużo mi pomogła zrozumieć. Także polecam. To jest w ogóle chyba jakiś bestseller New York Timesa czy coś takiego. Jutro jest moje totalnie ulubione święto w roku, czyli Halloween. Ale niestety w tym roku nigdzie nie pójdę na Halloween ze względu na to, że siedzę na kwarantannie u mnie w domu. Więc stwierdziłam, że i tak nie mogę zaniedbać Halloween i tak się przebiorę i tak będę się super bawić, bo ja nie potrzebuję nikogo, żeby się super bawić, ja się super bawię sama ze sobą. Więc stwierdziłam, że wypróbuję sobie make-up dzisiaj, bo czemu nie, bo mogę to zrobić i siema. Tak sobie narysowałam linerem coś takiego i wiem, że jest bardzo krzywo, bardzo nierówno, bardzo brzydko, ale... Trudno. To ja to noszę, nie ty. Więc nie powinno cię to obchodzić. Dobra. Pewnie tak posiedzę chwilę z tym na oczach. Pójdę to zmyć. Widać. Ale jest 5:53, więc ja chodzę wcześniej spać ostatnio. Bo nie mam siły. Po prostu nie mam co robić. Więc chodzę spać, bo co jest lepszego niż spanie. Dlatego ja ogarniam się do snu już koło 19:00. Czyli zmyję pewnie oczy, umyję twarz, umyję zęby, zjem coś i pójdę w kimę. Także myślę, że to jest na tyle z tego odcinka. To był mega krótki, z takiego siedzenia w domu. I co? I siema! Możecie zostawić łapkę, możecie zostawić suba, cokolwiek tam chcecie. Obojętne mi to. Jak nie chcecie, to mam to gdzieś. To wasza decyzja. Ale ominą was moje ekstra filmy. O, buziaczki, robaczki. Trzymajcie się cieplutko. Miłego wieczoru, dnia, czegokolwiek, nocy. Bye!